natury, w badaniach lotniska, że też uczestniczyli polscy specjaliści. Tak samo wiadomo, że jest to przynajmniej w dużej części nieprawdziwe. Czyli też może mieć taki dostęp, dwa razy gdzieś tam zobaczył coś przez szybę. To znaczy często taki, że w tym sensie mieli informację, że Rosjanie im przekazali wyniki swoich badań, albo że to często tak było, że później przekazywano to jako informację z udziałem polskich specjalistów pisano w dokumentach, a ten udział polegał na tym, że dano im do wglądu wyniki badań rosyjskich, czy wyniki jakichś pomiarów, ale nikt przy robieniu tych pomiarów nie był. Także jest wiele takich przypadków. Tutaj chyba nie jest to aż tak drastyczne, jak jeśli chodzi o ciała ofiar, bo jakieś tam czynności ci Polacy mogli wykonywać i przynajmniej jakieś tam dane właśnie z tych tak zwanych czarnych skrzynek coś prawda, skopiować, napisać. To wszystko też z mnóstwem, bym mógł opisywać teraz całą ojcu audycję, tym zająć po drodze z mnóstwem błędów, przeinaczeń, przekłamań, no ale przynajmniej jakimiś materiałami dotyczącymi przebiegu katastrofy, zwłaszcza tymi zapisami czarnych szynek, przynajmniej strona polska dysponuje i bardzo dziękuję. Nie jest tak, jak w przypadku ciała ofiar, gdzie po prostu przy tym nie był. No i tak naprawdę teraz w ekshumacji się dowiadujemy, co do czego. Gdzie spotkała się jak niektórzy politycy podchodzą tak dosyć lekceważąco do tego, co dzieje się wokół ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. No, trzeba pamiętać, że są to politycy, którzy się bronią, to znaczy, którzy zdają sobie sprawę, jak bardzo dla nich politycznie szkodliwe jest to, co się dzieje. To znaczy, jak wielu Polaków jednak otwiera oczy i stwierdzi, no nie, to znaczy, że było coś nie tak, byliśmy odłamywani, przypominają sobie, jak inaczej zachowywali się w 2010 w kolejnych latach, a teraz okazuje się, że to jest wszystko nieprawda. Przecież nawet tych polityków wyborcy, zwolennicy, często zaczynają zadawać sobie sprawę, że coś było nie tak. No i teraz trzeba pamiętać, że to wszystko, co oni mówią, to są słowa obliczone na to, żeby tych wyborców jakoś utrzymać. Co powinno się stać jeszcze, jeżeli chodzi o tę sprawę katastrofy smoleńskiej według pana? No i ja liczę na to, że będzie kontynuowane to, co się dzieje, że dalej będą prowadzone badania, zarówno te badania bezpośrednio nastawione kierunkowane na przyczyny katastrofy, czyli te badania czysto techniczne, lotnicze, jak i te, które dotyczą wszystkich okoliczności zorganizowania tej wizyty, dlatego że ono doszło do niej, w okoliczności jakich polska delegacja była chroniona, później po katastrofie prowadzono likwidację i w jaki sposób prowadzono śledztwo, prowadzono badania. Po prostu wszystko to trzeba spokojnie, metodycznie, ale też bezstronnie i bez uprzedzeń i bez takiej chęci zemsty i zalewienia winy na siłę, Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeżeli możemy. Naszym gościem był pan redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika. Na posiedzenie rządu zostanie skierowany projekt ustawy, która będzie regulowała kwestie przewozu pasażerów samochodami osobowymi. Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma na celu zabezpieczenie polskiej żywności, powiedział poseł Robert Telus. Wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa w ten sposób odniósł się do negatywnego stanowiska Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w sprawie połączenia kilku inspekcji. Strona społeczna zapowiada protest przed Sejmem. W ocenie związkowców powołanie jednej inspekcji spowoduje pogorszenie jakości naszej żywności oraz zwolnienia w sanepidzie. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy. Pakiet tytoniowy poinformowało Ministerstwo Finansów. Trwają one do 22 czerwca.
nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy w zakresie obrotu suszem tytoniowym. W tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowy dotyczyć będą konsultacyjnego referendum w sprawie konstytucji. Prezydent w orędziu powiedział, że data 19 listopada 2018 roku to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum. Byli więźniowie polityczni i osoby represjonowane domagają się zmiany nazwy lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Chcą, by port nosił imię bohaterki Solidarności Anny Walentynowicz. Wniosek w tej sprawie jeszcze w ubiegłym roku przyjął komitet, w skład którego wchodzą m.in. byli opozycjoniści PRL. Dokument został przesłany do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Podczas ostatniego protestu przed lotniskiem odczytano apel do władz o zmianę jego nazwy. Trwają dni walki z rakiem. Z tej okazji resort zdrowia przypomina, że chorobom nowotworowym mogą zapobiec przede wszystkim zdrowy tryb życia i profilaktyka. Dzięki badaniom profilaktycznym chorzy mogą wcześniej wykryć raka, co daje im szansę na całkowite wyleczenie. Dni walki z rakiem potrwają do 24 czerwca. Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Łukasz Kister, ekspert do bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie doktorze, pan profesor Ryba, politolog, ocenia, że zamachy w Europie są efektem błędnej polityki. Może pan chciał z innej strony na to spojrzeć, ale no też pytamy o to, bo i politycy, czy premier teraz w Wielkiej Brytanii, czy właściwy minister, tak, no, w różny sposób próbują podchodzić do sprawy i cały czas się pokazuje to, że i Francja, i Włochy, i Wielka Brytania są przygotowane do tego, by zmierzyć się z terroryzmem. Ale no, co pokazuje codzienność, może tych zamachów mogło być jeszcze więcej, o których my nawet nie wiemy, do opinii publicznej to nie dochodzi. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jako Europa, czy te kraje, które są teraz targane terroryzmem, są w stanie się z tym uporać i dać sobie radę z tym, bo to kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa obywateli. Oświadczyła, dodając, znaleźliśmy porównywalną alternatywę w postaci bazy Al-Azraq w Jordanii. 45-letni mężczyzna zwolniony w kwietniu z pracy zabił pięcioro byłych kolegów zatrudnionych u jego dawnego pracodawcy w Orlando na Florydzie. Podała miejscowa policja. Mężczyzna napastnik popełnił samobójstwo. W Kijowie pożegnano dziś kardynała Lubomira Huzara, byłego zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, który uznawany był w swym kraju za autorytet moralny i cieszył się opinią orędownika pojednania polsko-ukraińskiego. Huzar, który zmarł w Kijowie w środę w 85 roku życia, został pochowany w krypcie kijowskiego patriarchalnego soboru Zmartwychwstania Pańskiego. Wysłuchali państwo wiadomości Radia Maryja. Którego dokonała Angela Merkel, leży brak zainteresowania polityków zachodnioeuropejskich, brak jakiejkolwiek reakcji na to, co już się wydarzyło. Tutaj trudno obwiniać służby, siła zawieszenia, wyjątkowa uroczystość w Zakopanem, episkopatu Zawierza Polski, kościół niepokalanemu sercu Maryi. W naszym dzienniku duży obrazek Matki Bożej Fatimskiej z tekstem aktu, który wypowiedzą księżniczki w swoich wypowiedziach wprost. Klasy mundurowe w każdym powiecie, jaki będzie program klas wojskowych, czego będą uczyć się uczniowie, mówi w naszym dzienniku wiceminister Michał Dworczyk. No to trudno, zielony dyktat, jak lewicowi ideologii pod płaszczykiem ekologii niszczą Boży Ład w świecie. Wykład księdza profesora Tadeusza Guza wygłusza elektorium. Racławickie kosy, cykl Barbary Wachowicz, porywające opowiadanie o zwycięstwie wojsk Tadeusza Kościuszki nad Rosjanami. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Francuskie, brytyjskie, ale także służby państw, które dużo lepiej rozumieją istotę bezpieczeństwa, jak służby naszego kraju, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, wielokrotnie informowały o rosnącym zagrożeniu. Robiły to nawet wbrew decyzjom swoich politycznych mocodawców. Niestety,
każdą pierwszą te rzeczywiste działania konflikt antyterrorystyczny nie mogło mieć miejsca, bo brak było na nie pozwolenia. Stąd to decyzje politycznie leżą u podstaw całego tego kryzysu. To politycy zachodnioeuropejscy są odpowiedzialni za tą krew przelaną na ulicach wielu zachodnich miast. Tylko oni nigdy nie wskażą, panie doktorze, na siebie, cały czas się będą poklepywali, uśmiechali, robili zdjęcia, narady. No a pytanie, czy ktoś jest w stanie ich ostrzec i jakoś bardzo wyraźnie nakłonić do właściwej polityki, bo myślę, że tutaj wielu już polityków Europy Zachodniej poszło za daleko i teraz jak się z tego wziąć i wycofywać, jak uczynić sobie, nie wiem, rachunek sumienia i postanowić poprawę, czy to jest możliwe, bo dziś też no, może państwo, tak zwane państwo islamskie, przyznawać się do kolejnego zamachu, tak jak teraz jest w stolicy Wielkiej Brytanii, no, ale to dalej jest państwo bez granic. To są ludzie, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oni w dalszym ciągu mogą działać także nie przez telefony komórkowe, tylko gdzieś się spotykamy i nie ma nikt dostępu do tych informacji i mogą wywracać do góry nogami kolejne spotkanie, czy kolejne miasto, tak? Psychoza panuje we Włoszech, bo ktoś sobie tylko zażartował, tak? Ale już ile ofiar, ile strachu w oczach. Widzimy, jak ludzie reagują, gdy tylko ktoś powie, a jak się coś stanie. Co w takiej sytuacji? Czy to jest już sytuacja, nie wiem, nie do wejścia, nie do rozwiązania? Bo Donald Trump, no, też no, polityk swoisty, ale mówi po zamachu w Londynie, to diabelska rzeź, która musi się skończyć, no, której nie można tolerować. Dlatego tego dnia zachęcamy do jedności i wspólnej modlitwy. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Maryja i telewizji. Te organizacje, one przyznają się do każdego zamachu, który będzie udany. Każdy udany zamach w Europie wywoła za sobą przyznanie się do jego organizacji przez państwo islamskie, Al-Kaidę, bądź jakąkolwiek organizację terrorystyczną. Dlaczego? Dlatego, że terroryzm to teatr szczególnie instytut terrorystom niezależnym na zabiciu 5-10-50 obywateli Europy Zachodniej. Niezależnym na tym, żeby przez zabicie kilku, nawet kilkunastu osób wywołać lęk milionów. Zabij jednego, przestrasz miliony. Tak mówili twórcy pierwszych organizacji terrorystycznych islamskich. Wody, czy kropkę chleba groziła śmierć. Zobaczmy, i uwaga, co się dzieje w Europie również od kilku lat. Którzy wiedzą, w tych zamachach ginie od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu Polaków, osób, w sytuacji, kiedy tego samego dnia w krajach Półwyspu Arabskiego giną dziesiątki, setki osób, w Afganistanie, w każdym zamachu ginie co najmniej kilkadziesiąt osób. I my nie mówimy o tamtych zamachach terrorystycznych. Dlaczego? Dlatego, że uznajemy to, może to coś brutalnie zabić, ale jak taki lokalny folklor, że tam musi się coś dzieć. A zobaczmy, co dzieje się w Europie. Niech zaledwie kilka osób, a my się wszyscy. No i pani premier May mówi, to nie był tylko atak na Londyn, Wielką Brytanię, ale także na wolny świat. Także jak nasz rząd się w jakiś sposób broni przed relokacją uchodźców, no to próbuje Komisja Europejska naciskać, że teraz kary będziemy płacili, więc obywatele też postawcie do porządku czy do pionu swoich rządzących, no bo zrozumcie. No, a z drugiej strony mamy właśnie takie obrazki, gdzie społeczeństwa są naturalną rzeczą, widzimy, są zalęknione, tak, co się może stać, bo pójdziemy gdzieś, ludzie pójdą z dziećmi na spacer, gdziekolwiek, tak, do restauracji, na stadion, na koncert, no i możemy nie wrócić do domu. Na tym polega taktyka terrorystów. Przestraszyć miliony. Prowadzić naszą wolność najdalej do drzwi wejścia do naszego domu. Na tym zależy najbardziej terrorystom i to im się udaje. Przez bierność polityków. Proszę zobaczyć, że w takim kraju jak Polska, czy nawet u naszych sąsiadów na południu, nie doszło jeszcze do zamachów terrorystycznych, a mimo wszystko my się boimy się wysłać nasze dzieci do kina, teatru, boimy się chodzić do centrum handlowego, boimy się pójść na koncert. Dlaczego? Dlatego, że boimy się tego zamachu. Ten, który już się odbył, jego już nie ma, ale on razem z medialnymi
całymi opowieściami wielogodzinnymi, a czasem wielodniowymi wydaniami specjalnymi, gdzie pokazuje się ten duch, gdzie pokazuje się sposób działania, gdzie pokazuje się te wybuchy, skutki tych wybuchów. One pozostają w naszej świadomości. Dlatego my jako społeczeństwo powinniśmy wymusić na rządzących. W Polsce się to udało. Zmieniliśmy mentalność, zmieniając podejście do obywateli przez rządzących, którzy chcą nas chronić. Ale Europa Zachodnia musi na swoich rządzących wymusić, żeby zrozumieli, dla kogo pracują. Rząd jest sługą społeczeństwa. Rząd ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Nie zajmować się imigrantami ekonomicznymi, nie zajmować się jakimiś urojonymi sytuacjami związanymi z pomocą, tylko tak naprawdę nie wiadomo komu, tylko zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. To my wybieramy polityków, więc to politycy muszą wiedzieć, komu zobowiązani są świadczyć bezpieczeństwo. Polski rząd doskonale to zrozumiał od pierwszych dni swojego funkcjonowania. Jak widać, rządy zachodniej Europy to Radio Maria, nie do końca głos w naszym programie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, ja dokładnie przyjmą na tę północ, mamy więc już wtorek, zostali szósty wybrani. Dzień czerwca, brzmi przypomnie się z Grzegorz Wąsi, witam bardzo serdecznie. Może dość późno, i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, Polska, także poza jej granicami. Zapraszam jeszcze do tego, by te pierwsze chwile nowego dnia spędzić razem z nami, razem z Maryją. Chcemy to czynić na początku, oczywiście prosząc Pana Boga o wsparcie, o jego orędownictwo, ustawiennictwo i oprowadzenie podczas tego kolejnego rozszerzenia naszego życia, a czynimy to jak zwykle znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, odwracać się za siebie i unikać naszej ojczyzny, tak naprawdę nieuniknionego zagrożenia, które dzisiaj na Zachodzie funkcjonuje. Panie doktorze, profesor Zybertowicz mówi, że w ramach budowania społeczeństw wielokulturowych nie udało się zintegrować środowisk cywilizacji chrześcijańskiej, islamskiej. Mówi, że ten zamach jest dowodem na porażkę integracji kulturowej migrantów. Myślimy o wolności. No właśnie, czy wolności, jak ją strzec brytyjski Ministerstwa Społeczności i Samorządów zaapelował do brytyjskich muzułmanów, aby poszli o krok dalej w zwalczaniu ekstremizmu. No on jest synem pakistańskich imigrantów, brytyjskim muzułmaninem. Podkreślił, że na jego społeczności spoczywa szczególna odpowiedzialność za walkę z terroryzmem. Ale przecież to wielu wie o tym, że w meczetach też mówiono często, zanim dochodziło teraz do zamachów, zanim fala imigrantów czy uchodźców przybrała na mierze, no, żeby zabijać niewiernych. Nie jeden raz padały takie właśnie słowa. I teraz jak połączyć tą kulturację czy inkulturację, to współżycie w jednej społeczności wielu kultur, wielu religii? No i czy rzeczywiście społeczność muzułmańska też wie, co z taką sytuacją wziąć i zrobić? Bo też widzimy dwie strony medalu, jeżeli chodzi o nich samych. Generalnie trudno mówić o jakiejkolwiek integracji między dwoma tak skrajnie odmiennymi światami, tak skrajnie odmiennymi kulturowo, religijnie, społecznie, światami, które są zupełnie oddzielone od siebie. My i kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie te islamskie, mamy kompletnie odmienne podstawy kulturowe, kompletnie odmienne podstawy społeczne. Dobro, zło, miłość, religia, praca, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. I tutaj nie mówimy o efekcie końcowym religii, czy dobra i zła, tylko o podstawach. Podstawach, które kierują właśnie ten element naszego wychowania. My tutaj nie możemy mówić o jakichkolwiek szansach na integrację, na połączenie, bo ich po prostu nie da się zbudować, bo nie mamy
wspólnego mianownika, nie mamy wspólnego podłoża, na którym moglibyśmy budować jakąkolwiek wspólnotę, która przetrwa dłużej niż tylko kilka spotkań, haseł, kilka bardziej zniosłych czy mniej zniosłych politycznych wypowiedzi. Wtorek, społeczeństwa to 157 dzień roku, do końca roku zostaje zatem 208. Dania. To co w takiej sytuacji zrobić trzeba? Co służby? Trzeba być świadomym tego. Służby nie są od tego, by rozwiązywać te problemy. Służby są, by nas chronić. One nie mogą rozwiązywać problemów religijnych, społecznych, kulturowych czy politycznych, ale służbom politycy powinni dać swobodę działania. Powiedzieć im o tym, że mogą dbać o bezpieczeństwo obywateli. Że służby nie mają zajmować się poprawnością polityczną, tylko mają zajmować się tym, czego ich funkcjonariusze ślubowali, czyli dbać o bezpieczeństwo obywateli swojego państwa. I to jest chyba klucz do rozwiązania tego problemu. Widzieć dalej, a nie tylko, że ja chcę stołek polityka. Tak, widzieć to, czemu mamy służyć. Mamy służyć wiernie narodowi. I funkcjonariusze, którzy składali to ślubowanie, są dokładnie świadomi, na czym to polega. Świadomi są, komu i w jakim celu mają służyć. Tylko pozwólmy im to robić. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, panie doktorze. Naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Poznańskiej, a także diecezji toruńskiej do zakonu franciszkańskiego, którzy w sposób szczególny czczą błogosławioną Marię. Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować za chwilę jeszcze jeden temat i wypowiedź pani minister Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziś podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Poprzedni rząd obniżył wiek emerytalny. Obecnie rząd obniżył wiek emerytalny, potem jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia i zrównała, jeżeli chodzi o wiek kobiety i mężczyzn. Uchwycić go w mowie. Ci przyszli, rzekli do niego: nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi... Witam Państwa serdecznie na podsumowaniu kampanii informacyjnej Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego, kampanii informacyjnej, która była prowadzona w całej Polsce. To nasze dzisiaj ostatnie spotkanie w składzie, w którym realizowaliśmy tą kampanię, więc ministrowie, przedstawiciele, doradcy kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawiciele, eksperci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z obecnym tu wiceministrem Zielenieckim, który odpowiada za ubezpieczenia społeczne. Organizatorami tych spotkań bywali wojewodowie, czasami też zarządy regionu i te spotkania, tak jak powiedziałam, odbyły się od Rzeszowa po Szczecin, Gdańsk, Opole, te wszystkie miejsca odwiedziliśmy. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem medialnym. Mieliśmy też sporo uczestników. Głównym powodem prowadzenia tej kampanii było wyposażenie w wiedzę tych wszystkich osób, które wkrótce zdecydują się albo podejmą decyzję o tym, czy kontynuować swoją pracę zawodową, czy skorzystać z faktu, że od 1 października jest przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Mówimy wyraźnie: moja emerytura, mój wybór. Emerytura to prawo, a nie obowiązek, ale jak skorzystać z tego prawa? Chcemy, żebyś wiedział, jakie świadczenie emerytalne otrzymasz, jeżeli zdecydujesz się już dzisiaj czy jutro
przejść na tą emeryturę, bądź jakie świadczenie otrzymałbyś, gdybyś pracował rok czy dwa lata dłużej. W związku z tym sprawdź, zanim zdecydujesz, i tu wszystko jest w rękach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ani przez chwilę nie kończy swojej kampanii informacyjnej i będzie ją prowadził nie tylko do 1 października, ale przez cały czas. Tam mamy ofertę doradców emerytalnych. Tych doradców na razie jest stosunkowo niewielu, ale już zdążyli udzielić ponad 5000 porad. Od 1 lipca tych doradców będzie niemalże 600 we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie też dostępny kalkulator emerytalny, dzięki któremu będzie można sprawdzić prognozowane albo rzeczywiste świadczenie, jeżeli już będziemy mieli uprawnienia do skorzystania z tego świadczenia. Mamy bardzo interesujące też, proszę Państwa, dane wynikające z badań przeprowadzonych przez CBOS, i z danych tych wynika, że ma powrót do tego wieku emerytalnego 60-65 ciągle ma niezwykle wysokie poparcie Polaków. Mówimy o poparciu ponad 78%. Ja nie będę szczegółowo mówiła o tym, jak to poparcie rozkłada się w zależności od tego, jakie jest poparcie dla poszczególnych partii politycznych, ale mogę powiedzieć, że jest ono niezależnie od poglądów politycznych poparciem bardzo wysokim, poparciem, o jakim można marzyć przy innych rozwiązaniach prawnych. Poprawia się też świadomość Polaków o tym, że krótszy okres pracy to jest też niższe świadczenie, ale mimo tego, że Polacy mają świadomość tego, że będzie to niższe świadczenie, 71% Polaków popiera przywrócenie wieku emerytalnego, wiedzą o tym, że to jest nasz wybór, nasza decyzja, kiedy przejdziemy na świadczenie emerytalne. Jest jedno niezwykle ciekawe badanie, które mówi o tym, że więcej niż co czwarta osoba mówi, że nic nie przekonałoby ich do dłuższej pracy. I na pytanie, gdyby były takie jednak powody, to proszę te powody wymienić. Wymieniane jest zdrowie. Tego zdrowia żadna nam ustawa nie zagwarantuje. I dobra praca, czyli dobry stan zdrowia, to pokazuje, proszę Państwa, że Polacy żyją dzisiaj, żyjemy, i kobiety, mężczyźni żyją dłużej, ale też, mimo że żyjemy dłużej, ciągle pozostajemy w zdrowiu krócej niż w innych krajach. Że ten czynnik zdrowotny w podejmowaniu decyzji o dłuższej pracy jest czynnikiem niezwykle istotnym. A co to znaczy ta dobra praca? To przede wszystkim też praca dobrze płatna, dobre warunki pracy, a więc praca lekka fizycznie, dobre relacje w pracy, odpowiednie stanowisko lub niższy wymiar pracy, a więc to są też te czynniki, które są istotne dla osób podejmujących decyzje. Ale kluczowym czynnikiem jest ten czynnik stanu naszego zdrowia, który w przypadku wykonywania przez osoby ciężkiej pracy jest czynnikiem kluczowym. I nie możemy, proszę Państwa, zapominać też o tym, że decyzje emerytalne podejmują roczniki z powojennych wyżów demograficznych, roczniki, które pracę swoją wykonywały w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych, trudnych. Osoby, które dzisiaj dysponują, czy mają gorszy stan zdrowia niż przyszłe osoby, które mają stosunkowo krótki stan.
staż pracy. Te badania oczywiście inaczej wyglądają, jak dotyczą osób, które za chwileczkę wejdą w wiek emerytalny, a inaczej, jeżeli pytamy 40-latka czy 45-latka, więc te wyniki badań nie tylko CBOS-u, ale inne trzeba umieć analizować bardzo uważnie. Chcę też podkreślić wyraźnie i robimy to podczas każdego spotkania, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na zwiększone wypłaty dodatkowych świadczeń emerytalnych, że nie możemy mówić, że 330 tysięcy osób dodatkowo przejdzie na świadczenia emerytalne. To są osoby, które nabędą uprawnień, natomiast decyzje są w rękach tych osób i że do tej pory 17% osób decyduje się na kontynuowanie pracy, a każdy dodatkowy rok pracy powoduje wzrost świadczenia o 8%. To była wypowiedź pani minister Elżbiety Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Ta kampania rozpoczęła się 11 maja tego roku. Prezydent Andrzej Duda, pani minister, przewodniczący Solidarności Piotr Duda rozpoczęli tę kampanię. Celem kampanii jest, jak słyszeliśmy, przypomnienie obywatelom, że od 1 października tego roku będzie obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada poprzedniego roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przywracających wiek emerytalny. Bardzo dziękuję za uwagę. To były aktualności dnia. Jest minuta po 14. Radio Maria, czas na wiadomości. Przedstawię Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski. Skala ujawnionego barbarzyństwa w sprawie identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej jest obezwładniająca, powiedział poseł Jacek Świat, który 10 kwietnia 2010 roku stracił żonę. Odniósł się do kolejnych opisanych przez tygodnik w sieci nieznanych faktów dotyczących rosyjskich sekcji zwłok. Z opublikowanych zdjęć z prosektorium i wypowiedzi świadków wynika, że w Moskwie doszło do zbezczeszczenia ciał. Lutowano trumny, a szczątki ofiar miały być hurtowo ładowane do worków na śmieci. Według świadków każda trumna miała ważyć mniej więcej tyle samo, 80-90 kg. Cały proceder odbywał się dalece od dochowania nadmiernej staranności, o której mówiłam, była premier Ewa Kopacz. Te informacje coraz mniej szokują, ale obezwładniają skalę skandalu, podkreślił poseł Jacek Świat, który stracił żonę w katastrofie smoleńskiej. Skala tego skandalu, barbarzyństwa, przekracza najczarniejsze wyobrażenie. Co gorsze, barbarzyństwo jest jeszcze wzmacniane przez zupełnie niepojęte zachowanie polityków wcześniej rządzącej partii Platformy. Ci odpowiedzialnych za ten skandal, ludzie, którzy się dopuścili, nie dopilnowali sprawy wtedy. Ja dzisiaj panu Bogu dziękuję, że mają dobre samopoczucie, uważają, że niczemu nie są winni. Nie chcą na siebie żadnej odpowiedzialności moralnej, czy tym bardziej politycznej. To jest rzecz niebywała. Ja myślę, że ruszyła pewna lawina, że tych informacji, mogą być środkami społecznego. Prokuratura poinformowała, że podczas ostatnich ekshumacji wykryto m.in. zamianę ciał ofiar katastrofy. W niektórych trumnach były fragmenty ciał nawet kilku osób. Śledczy mają przeprowadzić sekcję wszystkich ofiar, których ciała nie zostały spopielone. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. W Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu odbyły się protesty taksówkarzy. Protestujący domagają się ukrócenia działalności nielegalnych przewoźników na rynku taksówkarskim. Chodzi głównie o amerykańską aplikację Uber. Za jej pośrednictwem klienci mogą zamówić sobie transport po niższej cenie. Kierowcy, których aplikacja
kojarzy z klientem, nie posiadają licencji, kas fiskalnych i badań psychotechnicznych, co wpływa niekorzystnie na pozostałych taksówkarzy. Ale to nie wszystko, co zarzucają im protestujący, mówi Rafał Zawiszak, koordynator akcji protestacyjnej we Wrocławiu. Uber to auta nieoznakowane, a taksówki według prawa muszą być oznakowane, to jest pierwsza sprawa. Zamówienie Ubera odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, pod którą podpina się kartę debetową lub kredytową. Podatki są nieodprowadzane, 25% za kurs jest transferowany do Stanów Zjednoczonych. Chcemy, żeby firma Uber w tym momencie miała takie same obowiązki, jak i każdy taksówkarz spełniający różne wymogi. No prawo musi być jednakowe dla wszystkich. Oprócz akcji protestacyjnej strajkujący taksówkarze zapowiadali na dziś także złożenie petycji m.in. do kancelarii premiera i resortu infrastruktury. Tymczasem szef resortu Andrzej Adamczyk poinformował dziś, że projekt ustawy chroniący taksówkarzy przed niekorzystnymi dla nich praktykami nielegalnych przewoźników trafił już do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Minister wyraził też nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma na celu zabezpieczenie polskiej żywności, podkreśla poseł Robert Telus. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia w ten sposób odniósł się do negatywnego stanowiska Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w sprawie połączenia kilku inspekcji. Strona społeczna zapowiada protest przed Sejmem. W ocenie związkowców powołanie jednej inspekcji spowoduje pogorszenie jakości naszej żywności oraz zwolnienia w sanepidzie. Poseł Robert Telus zwraca uwagę, że obecnie funkcjonuje aż 5 inspekcji, które mogą przeprowadzać kontrolę. Jak dodaje, żadna z nich nie do końca może kontrolować na przykład rozbiór mięsa w supermarketach. Chodzi o to, żeby jedna inspekcja mogła kontrolować cały proces od pola do stołu. Żebyśmy byli pewni, że jemy dobrą żywność. Żebyśmy byli pewni, że w żywności nie ma chemii dokładanej, trującej, chemii szkodzącej polskiemu konsumentowi. Dlatego ta inspekcja, ta reforma inspekcji, oczywiście każda reforma, jeżeli się wprowadzam, budzi pewne wątpliwości, pewne strach i na pewno tutaj związane też jest protestem, które nabywają. Ale cel jest jeden, żeby ta żywność była bezpieczniejsza i lepsza dla konsumentów. Projekt został przygotowany przez resort rolnictwa, któremu będzie podlegała nowa inspekcja. Nowy podmiot przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Jutro między godziną 9 a 13 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący ćwiczeniu sił zbrojnych Renegade. W ramach treningu będzie uruchomiony 3-minutowy modulowany dźwięk syren, sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Jego odwołanie nastąpi poprzez 3-minutowy ciągły dźwięk syren. Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania. Powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Ostatni trening przeprowadzono 1 sierpnia ubiegłego roku. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Do posługi, do bractwa, byście mogli Państwo obsługiwać, przyjmować wszystkich gości. Dziś w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Strzelnicy odbędzie się spotkanie Rodzina Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Terham oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Świętego Jana Pawła II, która działa przez sanktuarium na świętej Maryi Panny i Jazdy Nowej Ewangelizacji.
zakochane dzieci przyjaciela z podwórkowych kółek różańcowych. To już dosłownie godziny dzielą nas od naszego wyjątkowego spotkania, ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Przybędziemy do Matki Bożej Królowej Polski już 11 czerwca. Rozpoczęcie naszego spotkania w domu naszej mamy Maryi o godzinie 12. W pierwszej części koncert w wykonaniu Armii Dzieci, świadectwa, modlitwa różańcowa oraz spotkanie z Magdą Buczek. Msza święta pod przewodnictwem naszego wielkiego przyjaciela, księdza biskupa Antoniego Długosza, sprawowana będzie o godzinie 13.30. Po Eucharystii koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza i waszym. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami. Hasło tegorocznej pielgrzymki: Matko Najświętsza, dziękujemy. Dziękujemy w setną rocznicę objawień Fatimie za 20 lat istnienia podwórkowych kółek różańcowych dzieci, które wyrosły przy Radiu Maryja. Dziękujemy za każdą i każdego z was. Kochani przyjaciele, wyruszcie wraz z nami na pielgrzymkowy szlak. Dołączcie do naszej radosnej różańcowej rodzinki. Zaproście koniecznie swoich kolegów i koleżanki. Czekamy na was. Jak zawsze księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkanie. 11 czerwca Jasnogórski Plac zamieńmy w wielką i kolorową rzekę dziecięcej radości. Niech nie zabraknie transparentów, balonów, emblematów, flag i kolorowych chust. A nade wszystko niech będzie w nas ogrom dobrego humoru i radości w sercu. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, już 10 minut po godzinie 14. Przed nami wspólna modlitwa. Zapraszam, zachęcam do niej. Dziś wspominamy, czy przeżywamy nawet święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. To święto zawsze po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Możemy przygotować tom trzeci, tydzień pierwszy, zmieniamy tom, modlitewnik, Stwórco Potężne Wszystkich Rzeczy, to hymn, strona 549, a psalmodia od strony 587. Zapraszam. Witamy serdecznie. Kto z nami się będzie modlił? Szczęść Boże, Krystyna z Bydgoszczy. Szczęść Boże Pani. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężne wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnił swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodszy od miodu płynącego z plastra. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występu. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Powstań, Panie. Osądź sprawiedliwie narody. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam.
Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, nie zabraknie wybawcy. Boże mój Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga, niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów. Powstań na sąd, który zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Panie, sędziom narodów, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwość umocni. Boże Sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, osądź sprawiedliwie narody. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny. Zbawia ludzi prostego serca. Bóg jest dla mnie tarczą. On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy. Bóg co dzień pałający gniewem. Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy. Bóg napnie i w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne. Sporządzi swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie i brzemienny jest udręką. Jej podstęp rodzi. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował. Złość jego wróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ziemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego. Sam śpiewam w imieniu Najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, zbawia ludzi prostego serca. Czytanie z Księgi Judyty. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzi wspominających moc Boga. Zagraniczna, a pierwsza do ojczyzny, bardzo znamienna, z wieloma mocnymi, słowami. Druga podróż apostolska do Polski w 1983. Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Módlmy się. Boże miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją rodzicielkę, Najświętszą Marię, Pannę, naszą Matką. Spraw, aby za wstawieństwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się ze świętości swoich dzieci i pociągał do Ciebie wszystkie narody. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Pana. Bogu nie będą dzięki. Dziękuję za modlitwę. Ojcu i wszystkim modlącym. Z Panem Bogiem. Serdecznie Ojca pozdrawiam. Przepraszam, a chciałam się zapytać. Ja mam modlitwę popołudniową z listu świętego Piotra Apostoła. Wzięliśmy ze wspomnienia dla przewidzianego dla Matki Bożej, dla Najświętszej Marii Panny. Aha, to ja przepraszam, nie wiedziałam. Przepraszam, też może mogłem powiedzieć 1425, a później modlitwa z 1210, to z tego tomu trzeciego, z którego teraz korzystam. Tak, tak, ja mam tom trzeci właśnie. Ale... Przepraszam, mogłem powiedzieć, albo się nawet dopytać, czy Pani ma antyfonę, odpowiedź do antyfony po czytaniu. Bo jest też inna. Dobrze, Bóg zapłaci. Dziękuję Pani bardzo, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Kolejna 1999.
Zapraszamy serdecznie jeszcze na modlitwę. W naszym programie Czas na nią jest o 15:00, koronka do miłosierdzia Bożego. Dziś wspólnie nie odśpiewamy litanii z racji nabożeństwa czerwcowego, bo o 17:30 łączymy się z sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej, parafią świętego Bartłomieja Apostoła świętej Jadwigi w Trzebnicy. Tych, którzy mogą, zachęcamy, zapraszamy z Dolnego Śląska do Wrocławia, 20 km, czy z Wrocławia można na to piękne spotkanie pojechać. Wieczorem też stamtąd rozmowy niedokończone. Jadwiga Śląska, święta wciąż popularna. Jana Pawła II z rodakami na swoim dziedzinie, natomiast tak bardziej szczegółowo это.
drodzy Państwo, dziś Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w naszej radiowej rodzinie też organizujemy wspólną modlitwę. Tak będzie w Kępnie, Bydgoszczy, Dłęczycy, Stargardzie, Rzeszowie, Chorzowie i Gościcinie. W Kępnie u świętego Mateusza o 18:00 modlitwa różańcowa, później msza święta. W Bydgoszczy Kościół Opatrzności Bożej o 16:00 zaplanowano spotkanie koła przyjaciół Radia Maria, później msza święta. W Łęczycy Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o 18:30 msza święta. W Stargardzie Kościół Miłosierdzia Bożego o 17:30 różaniec, później msza święta. W Rzeszowie Kościół Chrystusa Króla o 17:30 różaniec, później msza święta Pani Adoracja Koronka do Bożego Miłosierdzia i wspólny różaniec. W Chorzowie u świętej Jadwigi Śląskiej o 18:00 msza święta i w Gościcinie Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 17:30 różaniec, o 18:00 msza święta, po niej spotkanie koła w salce katechetycznej. Pozdrawiamy też bardzo, bardzo serdecznie tych, którzy składają dary serca. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a są to następujące osoby z miejscowości Ciotuszanowa: pani Genowefa Kowalik, pani Teresa Portka, pani Janina Koper, pani Janina Biela, pani Stefania Herda, pani Cecylia Koper z Ciotuszy Starej, pani Bronisława Heisner i pani Genowefa Wołowiec. Dziękujemy bardzo. Z parafii świętych apostołów, no, patrzę, apostołów najpierw w parafii świętej rodziny Tarnów, ulica Krakowska, dziękujemy. I są to pan Ludwik Stalmach, pani Zofia Piątek, pani 1987. Zapraszam na krótki fragment przemówienia podczas beatyfikacji Karoliny Kuskówny, która miała miejsce 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie. I oto za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język ducha praw, parakletu, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny. Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrych. Czy święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka całej prawdy. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym, chociaż ta młodziutka córka Kościoła Tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dziewczyn, do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiet, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć, Bogu wiecznym żyć, osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kuskówna była świadoma tej godności.
świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością. Dojrzewała to. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność, aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny 10 czerwca 1987 roku w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kuskówny w Tarnowie mówił o świętości. Bardzo często tej świętości mówił na naszej polskiej ziemi. Bardzo często wspominał tych świętych, których sam wynosił do chwały, błogosławionych i świętych. Tym większą radość sprawiało mu wynoszenie do tej chwały naszych rodaków, Polaków, a dziś sam jako święty orędzie za nami z nieba.